te wędrówki w ogóle po mieście, czy po miejscach, których kiedyś bywałem albo nawet mieszkałem, mają taki głęboki sens, bo można zobaczyć coś niewidzialnego, coś, co jest i prawdą, i fikcją jednocześnie. Struktury na nowość widzialnego jest znane. Można sobie popatrzeć od dołu, od góry, z boku, dostrzec ruch, którego normalnie się nie dostrzega. Od dzieciństwa mieszkałem w Lublinie i mieszkam 3/4 życia. To wystarczająco długo, żeby miasto poznać i wrosnąć w niego. Dlatego chwyciłem kiedyś to zwierciadło, żeby popatrzeć na Lublin. Taki trochę magiczny, troszkę nierealny, iluzoryczny. Tu pierwsze swoje prace robiłem w podwórku. Teraz zobaczymy, czy one są. Nie byłem tutaj 30 lat. Tak to wyglądało w 73 i 4 roku, że tu odbywało się takie szaleństwo do jakiegoś tam stopnia. Po raz pierwszy te zwierciadła zaczęły się pojawiać w mojej pracach. Nie mogę się potem zatrzymać i to tak chyba trwa do dzisiaj. Studnia tylko została. Taka fajna zabawa, takie chodzenie i przyglądanie się miastu, drzewom, ludziom przez zwierciadło. Nawet jeśli to nie ma sensu, nawet jeśli to jest taki rodzaj pielgrzymowania, to też warto. To właśnie było takie moje pierwsze tajemne i osobiste miejsce, w którym zaczęła się moim zdaniem najważniejsza fotografia. Człowiek podszedłem lustro, jak się goli, albo jak się mizrzy przed lustrem. A okazuje się, że ona szereg funkcji spełnia bardzo pięknych, wartościowych, takich niekonwencjonalnych.